Siemano wam wszystkim, tutaj Popaw w kolejnym materiale i w tym materiale porozmawiamy sobie trochę o nadchodzącej, w sumie już będącej w świecie wirtualnym grze Overwatch. Porównamy sobie trochę do naszego League of Lola. Ja jeszcze do bety, do bety nie dostałem klucza do Overwatcha i żałuję, chociaż im wysłałem gdzieś na początku zgłoszenie do tej bety, ale dzisiaj wyczytałem, że tysiące graczy jeszcze nie dostało swoich kluczy i tysiące graczy dopiero dostało swoje klucze, a że to jest gra, w którą pewnie tak samo jak w LoLu będzie, w LoLa będzie grał cały świat. No to trochę się to przeciągnie. Moim zdaniem to jest Overwatch, to będzie taka trochę, nawet nie trochę, odskocznia od LoLa, ponieważ dużo osób, które gra w LoLa, widziałem, że już wrzuciło swoje materiały z Overwatcha. Na przykład taki Ktivur, którego pozdrawiam, bo grał w LoLa. Dzisiaj miał pierwszy odcinek z Overwatcha. Chciałem powiedzieć Overcharge, ale to jest Overwatch. Więc myślę, że to będzie taka odskocznia. To jest dla mnie, bo ja też gram w LoLa. Nie jestem jakiś tam mega zdolny. Mega zdolny i w ogóle. Chociaż może moją zdolnością można nazwać to, że potrafię z AD Carry zrobić naprawdę czasem maszynę, bo wczoraj grałem mecza i Twitch tym Draymanem miałem 35 killi, 9 asyst, 12 asyst albo coś koło tego, jeżeli chodzi o kille i o asysty i o dedy. Killi miałem 35, także jestem w stanie zrobić z ADC w LoLu maszynkę do zabijania. Nawet ostatnio się porównałem, powiedziałem kumplowi, że ja jestem jak taki trochę Lewandowski, jeżeli chodzi o LoLa, ponieważ Lewandowski jak dostanie piłkę pod nogi, to potrafi albo wykorzystać tą piłkę tak, że strzeli gola, albo będzie miał asystę przy golu. A ja potrafię zrobić to w stylu ADC, że tak powiem, czyli w swoim stylu. To jest pierwsza gra, w którą gram długo, bo gram chyba od trzeciego sezonu, czy od końca drugiego. I na początku moja kariera nie zapowiadała się dobrze, bo miałem tam po 50 deadów. Mam nadzieję, że w Overwatchu tak nie będzie. Chociaż w Overwatchu, z tego co widziałem dzisiaj na kilku nagraniach i ostatnimi czasy, jest trochę inna. Przepraszam was, inna technologia gry, inna fizyka i tak dalej. Ale poszukam sobie jakiejś takiej postaci pod siebie, że tak powiem, która będzie mi pasować i skillami, i umiejętnościami ruchowymi, i którą będę mógł cokolwiek zrobić. Na początku w Overwatchu było chyba 6 do 8 postaci, tak mi się zdaje, a teraz jest koło 20, a z kolei w LoLu było, najpierw było ich tam chyba 20, 30, a teraz jest 120, parę 130. Ja nie mówię, że to jest złe, że jest tyle postaci, bo w sumie to jest z jednej strony dobre, bo każda postać ma tak naprawdę inne umiejętności, inne 4 umiejętności. Co niektóre postacie mają nawet 8 umiejętności, na przykład taka Rexa czy Heimer, bo Heimer stawia tam wieżyczki, a
mając ulta, może tę wieżyczkę zamienili w dużą wieżę, albo te rakiety zamienili w mega rakiety. Więc to jest takie dosyć fajne, moim zdaniem. Aczkolwiek ostatnio zaczęli budować postacie, które mi się osobiście nie podobają. Owszem, podoba mi się nowa postać, która się nazywa Kindred, ale nie wiem, czy ją kupię, chociaż mam mnóstwo kasy, bo zdradzę wam, nie zdradzę, mam prawie 50 tysięcy, miałem 50 tysięcy, ale wczoraj wydałem 50 tysięcy punktów, oczywiście, nie złota. Wydałem 3000 punktów, ponieważ meczowych, ponieważ zmieniłem sobie runki pod właśnie takie bardziej AD, trochę więcej bije, dlatego wydałem prawie 4000, no ale jeszcze mi zostało. Nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, jak to będzie w Overwatchu wyglądało, jak tam jest punktacja, jak tam jest rozgrywka. Podoba mi się to, że w Overwatchu będzie tak naprawdę cały świat. Bo będziemy mogli walczyć, nie wiem, na lodowcu, w Japonii, w jakichś katakumbach, w zamkach, nie w zamkach, u Drakuli na zamku. A LOL ma tak naprawdę cztery mapy główne. I to jest trochę nuda, ponieważ no cóż, jeżeli chodzi o moim zdaniem o mapę, powinni wprowadzić nową mapę, która by była na przykład mapą w powietrzu, i dlatego powinni stworzyć kilka postaci, jakąś eskadrę, która by miała umiejętności latające, bo postaci latających jest też bardzo mało, bo jest Korki i parę innych postaci, ale dużo postaci tak naprawdę nie lata, bo na przykład co z tego, że Janna się unosi w powietrzu, jak ona tak naprawdę nie lata, tylko się lekko unosi na ziemię. To już są dwie postacie. I więcej postaci chodzi i skrada się z podziemia, więc moim zdaniem tutaj powinni wprowadzić trochę więcej postaci w lore'u, które umieją latać. Ale mam nadzieję, że zrobią to na jakiś czas. W Overcharge'a, w Overwatch'a będę na pewno grać w jakimś, myślę, koopie dwu-, trzyosobowym, więc spodziewajcie się odcinków z tego też Overwatcha, ponieważ czekałem na tę grę. Odkąd się dowiedziałem, że wytwórnia, która zrobiła tą grę, Blizzard chyba, że będzie robić tą grę, i poznałem historię tej gry, strasznie byłem zajarany. Dzisiaj oglądałem odcinek właśnie Ultivura. Strasznie mi się podobało. Strasznie był taki nasycony, takim właśnie jeszcze nieodkrytym stylem, zapachem Overwatcha. Taki smell, taki po prostu coś nowego, powiew świeżości, czegoś innego, dlatego to mi się podoba. I nawet jak nie będę miał skilla w Overwatchu na początku, to się nie zdarzę, bo zamierzam się nauczyć tak, jak nauczymy się właśnie do LoL'a. I no cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że kolejny materiał zrobię jakiś cover, a jeszcze miałem zrobić drugą część polecenia pewnej grupy, ale muszę sobie program Mirilisa zainstalować, żeby wam go pokazać ze swojej perspektywy jakby, ale ja to zrobię spokojnie. Ja wiem, że ja tak czasami gadam, czczę, jak to mówię, mam trochę taki styl Tivolta, ponieważ mówię, że zrobię
inaczej się robię późno albo nie robię wcale. No ale taki już jestem, tak już się stało. Tego, to się postaram zmienić. Mam nadzieję, że szybko. I cóż, i do zobaczenia w kolejnych materiałach, jak się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Boom.